Dzisiaj bardzo często, jak mówimy last minute, to tak naprawdę patrzymy na nieco tańszą ofertę biura podróży, a takie prawdziwe last minute to jest wyjazd dosłownie jutro, pojutrze, za kilka dni, a może nawet czasem za kilka godzin, bo najpierw tak naprawdę pakujemy się do ciepłych krajów, a później dopiero idziemy do biura podróży i ustalamy, gdzie w ogóle lecimy na wakacje, więc to jest taka odwrotna procedura niż jak z reguły wybieramy sobie wakacje i to jest takie prawdziwe last minute, czasem to nawet nie jest połowa wartości, czyli 50% oszczędności, a nawet dużo, dużo większe, a jeśli ktoś chciałby już troszkę z większym ryzykiem, ale bardziej żądny przygód i jednocześnie oszczędności spróbować takich last minute, to mógłby na przykład polecieć bezpośrednio na duże międzynarodowe lotniska, takie jak chociażby najbliżej nas lotnisko w Berlinie. I tam już spakowani znowu na wakacje czekamy, aż biuro podróży wyskoczy nam z taką ofertą, gdzie możemy nie z 20% zniżką, ale na przykład za 20% całej oferty polecieć na upragnione wakacje last minute. No i zawsze jest jeszcze wersja, że przed wakacjami odrobimy pracę domową i zaplanujemy sobie wyjazd samodzielnie. Od wynajmu mieszkania, normalnych zakupów, gotowania samemu sobie, przejazdów komunikacją miejską, to możemy takie wakacje zrobić dużo, dużo taniej. Tutaj spokojnie tych 20-30% możemy zaoszczędzić. Pytanie, z jak dużym wyprzedzeniem? Czy to jest last minute i lecimy zaraz na wakacje, czy teraz możemy sobie zaplanować coś z dużym wyprzedzeniem, dzięki czemu możemy dużo więcej wcześniej zaoszczędzić?